Tym razem odpowiedź na pytanie, gdzie inwestować, a gdzie nie inwestować, jest szczególnie trudna, bo za tydzień będziemy mieli referendum w Wielkiej Brytanii i to, jak będą wyglądały rynki finansowe już za tydzień, bardzo mocno będzie od tego zależało. Obecnie rynki w jakiś tam sposób to dyskontują, ale to naprawdę jeszcze nie jest to, co zobaczymy, jeżeli Brytyjczycy zdecydują się jednak wyjść z Unii, chociaż pewnie będzie to krótkoterminowy skok. To, co na pewno można w tej chwili powiedzieć, to, że obligacje są, patrząc na obligacje skarbowe na całym świecie, drogie. No, w związku z tym akcje relatywnie wydają się być tanie. Te wyceny, które wynikają z obecnych stóp procentowych, naprawdę są bardzo, bardzo skromne. Wskaźniki PDOE mogą być znacznie, znacznie wyższe przy obecnych stopach procentowych. Dlatego tak jak od dłuższego czasu większość ekspertów sugeruje, najlepszym pomysłem są jednak nadal akcje. Co do surowców, tutaj jak zwykle na dwoje babka wróżyła, ale one się wydają być już dosyć drogie. Co prawda w Stanach pewnie tych podwyżek stóp nie zobaczymy, więc złoto nie zostanie tak mocno uderzone, jak się jeszcze parę tygodni temu wydawało, ale tak czy inaczej to nie jest pewna inwestycja. Większą stabilność paradoksalnie niż w złocie ja bym upatrywał właśnie jednak w rynkach akcji. Jeżeli chodzi o polską giełdę, no to nad nami wyszło jeszcze dodatkowo te ryzyka polityczne, przede wszystkim problem kredytów frankowych, który w jakiś tam sposób jednak został wykreowany, bo one są świetnie spłacane i który może dosyć mocno uderzyć w banki, które są trzonem warszawskiej giełdy. Także tutaj, jeżeli chodzi o polski parkiet, to raczej nadal te mniejsze i średnie spółki, które są po prostu wolne od problemów politycznych. Jeżeli chodzi o polskie obligacje, w tej chwili mamy dosyć wysokie rentowności i wydaje się, że to może być całkiem niezły pomysł, jeżeli ktoś chce ulokować pieniądze, bo tak wysokie rentowności pewnie się już długo nie powtórzą.